No i przyszedł czas, kiedy ten producent przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, masz tutaj budżet, numer do reżysera, masz zrobić ten film. Mówi: nie chcę więcej o tym słyszeć, dopóki to nie będzie zrobione. Zrobisz to, zrobisz następne. Michał Milowicz, Przemysław Sadowski, Sławomir, Olaf Lubaszenko. Mm-hmm. Sławomir zresztą bardzo w moim przekonaniu świetną rolę zagrał. Mm-hmm. Bo wszyscy go kojarzą z piosenek, tak, prawda? Tak, tak. Ty nie wiem, czy kojarzysz, bo znaczy, to jest ja takie tak disco polo. Słyszałam coś o jego postaci. Ale to są takie bardzo piosenki, które wpadają w ucho. Mm-hmm. A z kolei jest świetnym aktorem i zrobił fajną postać. Piotr Gąsowski, Iza Miko, wow. Cezary Pazura, no naprawdę tam... No to ja nie mnóstwo, zda, nie Bogdan zda. Łazuka na przykład. Chciałem, żeby też przekaz odrobinę tego podcastu był taki, mm-hmm. że jesteś młodym człowiekiem, który ma jakieś tam marzenia i chciałby mm-hmm. zrobić coś zupełnie inaczej, a wszyscy mu dookoła mówią, że skończysz szkołę, skończysz studia. Ja skończyłem studia akurat, ale mi się do niczego nie przydały. Natomiast dobrze, że je mam i fajnie. Jeżeli wam mówią, że to trzeba skończyć tak, tu trzeba iść do pracy, mm-hmm. ubrać się w ten cały kierat i później żyć od poniedziałku do piątku smutkiem, w piątek euforia, później mm-hmm. z powrotem smutek w niedzielę, no to wcale tak nie trzeba. No właśnie. Jest to demotywujące, zdecydowanie. Mm-hmm. No ale dalej masz tą wizję. Jeżeli już przeszedłeś naprawdę tyle, mm-hmm. ze wchodzeniem na Everest chyba, jak mm-hmm. już przeszedłeś tyle, na zasadzie włożyłeś tyle pracy, no tak. to teraz schodzić z tej góry, no to byłoby głupie, no to idziemy dalej. Quest Talk. Cześć, witamy was w kolejnym odcinku Quest Talk. Dzisiaj Paweł Bilski, Renata Miklewska. Pytanie. Kto jest prowadzącym? Konkurs bez nagród. Prosimy o odpowiedzi zostawiać w komentarzach pod filmikiem. Oczywiście żartujemy sobie, natomiast rzeczywiście Paweł z reguły występuje tutaj w innej roli, ponieważ prowadzi podcasty, tak jak dzisiaj ja. A dzisiaj jest moim gościem. Czegoś się nauczę może. Czego? No jak prowadzić podcast. No chyba jak być gościem w podcaście. Też. To jest, widzisz, nauka z dwóch stron idąca, super. No tak, to może być w sumie bardzo fajne dla twojej pracy jako osoby prowadzącej wywiady, mm-hmm. żeby znaleźć się po tej drugiej stronie. Dlaczego Paweł jest dzisiaj z nami? No bo... Nie ma już gości. Państwo nie wiecie. Nie mamy już gości, nikt nie chce do nas przychodzić. No, co więc to mówimy jest? Sobie tutaj... 80 tysięcy subskrypcji, prawda? Po co? No, nie, no. No szkoda to tak zostawić. Tak. Więc stwierdziliśmy, że teraz będziemy po kolei ze sobą przeprowadzać wywiad. Fajnie, że coś tam ciekawego ktoś we mnie dostrzegł i mnie zaprosił. Ja jestem zaszczycony. Jest mi bardzo miło, że będę mógł coś powiedzieć. Tak, jeżeli chodzi o Pawła, Paweł pracuje z nami tutaj w Questie, jako osoba kreatywna, z działu kreatywnego, przygotowuje dla nas fenomenalne materiały filmowe, także polecam tego Alegrowicza, naprawdę bardzo, bardzo pomaga nam wizualnie przedstawić wiele kwestii dotyczących naszej firmy. No i to jest chyba twój taki podstawowy zawód, prawda? Robienie filmów. Tak, ja filmy, pracę w produkcji zacząłem, jak miałem chyba 24 lata, ale to były filmy, które były robione, to były głównie filmy dokumentalne, robione dla telewizji wtedy polskiej i dla kanałów takich pomniejszych, typu mhm. Telewizja Puls, typu jakiś Polsat Play i tak dalej. I z tego się wywodzi tak naprawdę moje zainteresowanie filmami i zawód. Podstawowe zajęcie. No właśnie, natomiast dzisiaj chciałam porozmawiać z Pawłem o czymś zupełnie innym, ponieważ niebawem, państwo może wiecie, może nie wiecie, będziecie mogli państwo oglądać film Futro z misia. 25 grudnia w kinach. Zapraszam 25 serdecznie. 25 grudnia w kinach. Tak. Paweł zaprasza. I o co chodzi z tym filmem, dlaczego my o nim rozmawiamy? Sprawa wygląda tak, że scenariusz do tego filmu napisał Paweł. Tak. Dlatego bardzo to nas wszystkich tutaj zaskoczyło i zainteresowało zarazem, ponieważ tak jak mówię, Paweł zajmuje się jednak tworzeniem filmów od tej strony bardziej produkcyjnej. Produkcyjnej. Tymczasem okazało się, że też pisze, no bo to jest zupełnie inna działka. Także chciałam zapytać Pawła o ten film, o pracę, o to, jak do tego doszło i skąd się to wzięło i w ogóle jak to się stało, że został scenarzystą, czy czuje się scenarzystą.
Pawle, zacznijmy może od tego, skąd pomysł na ten film? Czyli pytanie nieprzygotowanego dziennikarza, skąd pomysł na... Okej. Ja nie jestem dziennikarką. Okej. Dobrze, wygląda to w ten sposób, że... Nie, ale tak naprawdę, tak tylko przepraszam, jeszcze lekki wtręt. No nie jesteś scenarzystą, tak? Nie. Także to nie jest taka typowa sytuacja, że usiadłeś i napisałeś scenariusz, bo to nie jest... Nawet miesiąc pracy, tak? To jest długi proces. To jest trochę tak u nas... Więc jak to było? Niestety, myślę, że nie tylko u nas, ale ogólnie rzecz biorąc, jest taka tendencja, że jeżeli ktoś coś raz zrobi, to już się go mianuje tym właśnie człowiekiem. Czyli jak pamiętam, kiedyś reżyserowałem taki swój film zupełnie amatorski, natomiast z wieloma znanymi postaciami. Mhm. I po zakończeniu zdjęć ci dziennikarze, którzy robili ze mną jakieś wywiady, mówili, o, to reżyser Paweł Bilski. Jaki reżyser? Ja jedną rzecz gdzieś tam, prawda? Spróbowałeś, zrobiłeś, tak, miałeś pomysł. Tu napisałem scenariusz. Przy oczywiście współpracy również, ponieważ ja konsultowałem bardzo wiele rzeczy i pracowałem nad tym scenariuszem z Olafem Lubaszenko, Michałem Milowiczem i w ostatniej fazie również z Kacprem Anuszewskim, który jest reżyserem wraz z Michałem tego filmu. I to jest tak, że ja się bardzo wielu rzeczy też uczyłem, ale po napisaniu jednego scenariusza, no nie możesz się mianować scenarzystą, tak samo jak po przebiegnięciu jakiegoś maratonu, nie będziesz się mianował maratończykiem, prawda? Czy po zaśpiewaniu jednej piosenki piosenkarzem. Mhm. Mimo tego w Polsce mam wrażenie, że jest taka tendencja, że ludzie tak się od napinają, razu usadzają w jakiejś roli bardzo szybko. Tak. Ja lubię myśleć o tym, co ja robię o sobie, jako po prostu o człowieku, który jest pasjonatem mediów, telewizji, filmów, tak, tego wszystkiego i gdzieś tam to w swojej pracy zawodowej wykorzystuję. Czyli tak działasz właśnie, po prostu masz pomysł i kombinujesz, jak go zrealizować. Akurat tutaj miałeś pomysł bardziej na teksty, jak rozumiem, czy też na historię. Na jedno i drugie. I stąd się to wzięło. No ale jak do tego doszło? Jakby skąd w ogóle pomysł, żeby napisać, usiąść i napisać? No bo chodzisz sobie, robisz sobie filmy dokumentalne, niedokumentalne, różne, produkujesz, chodzisz z kamerą, no nie piszesz. Więc znaczy, skąd to się w ogóle wzięło? To jest trochę taka może historia kopciuszkowa, ponieważ ja sobie pochodzę z takiego małego miasteczka, które się nazywa Skarżysko-Kamienna. Ja to Skarżysko promuję, gdzie tylko się da i promowałem. Skarżysko. Tak. Notabene nawet robiłem tam około 9 lat temu, tak w 2010 roku, film właśnie Skarlans, który był filmem z wieloma celebrytami, bo chciałem udowodnić coś takiego, że można w Polsce zrobić film z wieloma znanymi ludźmi kompletnie za darmo. I to jest projekt, który powstał za darmo. W sensie, wyobraźcie sobie, że ani operatorzy, ani hotele, ani catering, charakteryzacja, dźwiękowcy, przewozy tych ludzi, wszystko, co się składa, później montaż, wszystko, co się składa na zrobienie takiego filmu, nie kosztowało mnie ani jednej złotówki. Po prostu włącznie z naprawdę plejadą gwiazd, która tam występuje, ale to było też zrobione po to, żeby pokazać, że w Polsce, żeby zrobić film ze znanymi ludźmi, to wcale nie trzeba mieć budżetu. Czyli wszyscy jakby wzięli w tym udział za darmo. Po prostu podobał im się pomysł i... Nie wiem w zasadzie dlaczego wzięli udział, bo to każdy pewnie miał jakieś tam swoje powody. Mm-hmm. Natomiast rzecz w tym, że ja tego nie zrobiłem po znajomości, bo tu ktoś może pomyśleć po znajomości. Nie, ja w tym Skarżysku akurat mało aktorów mieszka. Więc żadnego nie znałem, a pracując w filmie dokumentalnym też raczej tych znajomości się... Nie celebryci. Tak. Więc to pomógł mi w tym również mój znajomy z Kalisza Krzysztof, który też tam dużo ogarniał. No i co? I tak to powstało, prawda? Skarlans. Tak, jako po prostu mało miasteczkowe... lansowanie się trochę. To jest taka historia. Gdzie można się zapoznać z tym filmem? Można na YouTubie na przykład. Świetnie. Bo to jest darmowy film, który można zobaczyć każdy, prawda, na różnych tych platformach typu CDA i... Okej. Okay. I tutaj było reżysersko. Scenariuszowo i reżysersko, tak. Okej, więc ja tutaj już trzeci raz wracam do mojego pytania. No, które Paweł unika odpowiedzi. Czyli to jest oczywiście bardzo ciekawe i sobie żartuję i chętnie zapoznam się z tym filmem, bo akurat nie wiedziałam, że robiłeś taki film. W takim sensie ja to mówiłem, że trzeba coś robić. Po prostu jest bardzo wiele ludzi, którzy mówią, że ja to bym to czy tamto. Tak. Po czym to spala na panewce,
i nic z tym nie robią. Ja mam takiego kumpla, który mówi... Albo narzekają, że ktoś zrobił źle, krytykują, prawda? Mam takiego kumpla, który często mi mówi, a wiesz co, ja to bym ten, ja mam taki świetny pomysł w ogóle, że tu, to taki sketch, to... i opowiada mi o tym, po czym ja mówię, dobra, no to weź mi to napisz. I za tym jakby już nic nie idzie. Bo fajnie jest pogadać, usłyszeć od kogoś, o, super pomysł, no i to już daje to na tyle dużo, że odpuszczasz, no, ale ja mam fajne pomysły, ale napisz, bo wtedy to się... Bo wtedy to się będzie sprawdzać, czy ten pomysł jest naprawdę fajny, czy on się trzyma kupy i tak dalej. No tak. Jak ja miałem pomysł, myślałem, że to się wszystko fajnie sprawdza i że się trzyma kupy, a później przyszedł Michał, Olaf, Kacper, zaczęliśmy nad tym pracować i znajdować tam różnego rodzaju rzeczy, czyli które to się jak da poprawić. Po kolei. Bo już nie będę czwarty raz powtarzać pytania. Po kolei. A jakie było pytanie? Jak się, skąd ten scenariusz się wziął? Jak to się zaczęło? No więc zaczął się, był ten film, była moja praca w produkcji telewizyjnej, w prywatnej firmie, gdzie też na początku pracowałem za darmo, żeby było jasne, żeby to nie było uczyłeś tak, że... Się. Tak, uczyłem się. Człowiek, który mnie przyjął do tej pracy, powiedział mi coś takiego, mówi, wiesz co, cuda to tam, bo pracowałem przez chwilę w telewizji Puls. Naprawdę przez chwilę, bo mnie szybko bardzo zwolnili. Momentalnie. Ja byłem przy takim przeuroczym księdzu Zdzisławie Dzido, którego pozdrawiam serdecznie, jeżeli słucha, który był szefem tej telewizji. On robił wyjątkowe rzeczy. Naprawdę ją, tą telewizję wyniósł bardzo wysoko. Po czym przejął ją gigant medialny Rupert Murdoch, czyli Fox. I zniszczył totalnie. I w momencie przejęcia tej telewizji, tego przesympatycznego i naprawdę niesamowitego człowieka, tego ojca Dzido, po prostu odsunęli od niej i ja byłem z nim, ja byłem jego asystentem, różne rzeczy tłumaczyłem też, prawda? I mnie razem z nim, byłem na okresie próbnym, więc nie było żadnego problemu, żeby mnie wyrzucić. I on się tak poczuł źle z tym, że sprowadził mnie tutaj do Warszawy, też pomógł mi jakby zacząć. Mówi, słuchaj, mam takiego producenta, może iść do niego, zapytaj, może będzie miał dla ciebie jakąś pracę. Ja poszedłem i on mi powiedział, wiesz co, cuda to tam u was w tym kościele, tam z tymi braćmi i tak dalej. U nas to jest prawdziwa praca. Ty śnieżynka, ty nic nie umiesz. Chcesz, przychodź tutaj do mnie, będziesz się uczył. Jak się czegoś nauczysz, to coś zrobisz. No jak się nie nauczysz, to ci podziękujemy. I tak przychodziłem i się uczyłem. Była taka, wtedy pracowała tam Jagoda Brzezińska, producentka, która do tej pory bardzo prężnie działa na rynku. Taka moja, można powiedzieć, zawodowa mama, która mi wtedy pomogła. Mówi, tu, słuchaj, pojedź na te zdjęcia, będziesz kamerę nosił, a tu pojedź tam, to coś pomożesz. I tam sobie dorabiałem delikatnie. No i przyszedł czas, kiedy ten producent przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, masz tutaj budżet, numer do reżysera, masz zrobić ten film. Mówi, nie chcę więcej o tym słyszeć, dopóki to nie będzie zrobione. Zrobisz to, zrobisz następne. Okay. Kurczę, no i było takie, stąd się to wzięło. Jak zrobiłem ten film z Karlans, z tymi właśnie celebrytami, to był taki projekt letni. W sensie ja nie miałem wtedy nic do roboty, bo telewizja rządzi się takimi prawami, że jest dużo pracy w sezonie, a jak jest lato, no to wiadomo, ta ramówka, tam nie ma żadnych seriali, prawda, tak, jakichś tego typu rzeczy. Są też na wakacje. Tak, tak. Więc ja wtedy sobie zrobiłem ten film. I poznałem niektórych z aktorów. I po filmie, ponieważ ten film był, jak mówiłem, zrobiony za darmo, to po tym filmie zrobiliśmy taką akcję charytatywną dla chłopca ze Skarżyska notabene, dla jednej osoby, nie to żeby dla jakiejś fundacji, tylko dla jednej osoby, chłopca, który był chory. I zrobiliśmy aukcję charytatywną różnych fantów od przeróżnych ludzi, mnóstwo znanych twarzy, do tego Skarżyska się zjechało. I zrobiliśmy licytację wśród możnych tego miasta, którzy licytowali różne fanty. I tak wyszło, że ponad tam chyba 20, no nie pamiętam już dokładnie liczby, ale sporą kwotę przekazaliśmy na tego chłopca. Zresztą on jest też na początku w tym filmie, jest tam taka notacja, żeby przekazywać na to konto pieniądze. I na tej właśnie premierze siedzę sobie z Michałem Milowiczem i rozmawiamy. Tego z Karlansu. Na tej akcji charytatywnej. Tak. Okay. Siedzimy sobie, popijamy sobie sok wiśniowy i rozmawiamy. I jak każdy praktycznie pytał wtedy Michała, zapytałem o dokładnie to samo. Jako fan tych komedii, które były z nim, Poranek Kojota, Chłopaki nie płaczą, uwielbiam, no tak, Misia, polskie klasyka komedii już, tak, w tym momencie. Więc pytam człowieka, mówię, słuchaj, jak to jest? Przecież te filmy były takim hitem, tak? Odniosły taki sukces. Ludzie porozumiewają się przy pomocy tych tekstów. No to dlaczego nie ma jakby strzału za tym jakiegoś? Dlaczego nie idzie dalej?
No wiesz, bo to ja bym bardzo chciał, ludzie mnie pytają w całej Polsce, bo ja podróżuję. Nie ma scenariusza. Nie ma pomysłu. Ja mówię, słuchaj, ja to mam pomysł. Więc słuchaj, no ty jak masz pomysł, to napisz. I to jest właśnie to clue. Ale to był ten moment? W sensie ty już od razu miałeś jakieś pomysły podczas tej rozmowy, czy ty myślałeś o tym? Tak, myślałem o tym, bo... Boże, drodzy państwo, udało mi się uzyskać odpowiedź w końcu, przynajmniej początek tej odpowiedzi na pytanie, które próbuję zadać od 15 minut. Nieźle się wypowiadam, no ale to, wiesz, pytanie było bardzo... Nie, ale fajnie tak naprawdę opowiadasz też swoją historię, więc... No, inaczej się nie da, no bo mówiąc skąd to się wzięło, to trzeba przejść przez tą całą drabinkę. I tak cieszę się, że nie zacząłem od 10 roku życia. Czy tam od kiedy zobaczyłem pierwszy raz poranek kojota, to wtedy... No tak. I już wtedy zaczęły budować się pomysły w twojej głowie. Mhm. Jakie inne teksty można by było wyprodukować w takim stylu? I to też jest jakby kolejna rzecz, że ludzie mówią cały czas, a kontynuacja, Chłopaki nie płaczą. Tak jak Poranek Kojota, to druga część Chłopaki nie płaczą. Czy tam jest jakiekolwiek nawiązanie? Nie, są podobni aktorzy. Nie do końca, tak? Tak. Jest, tu jest Bolec, tu jest Brylant, ale postacie są bardzo podobne. Ale to nie jest żadna kontynuacja. I dokładnie tak samo jest w tym przypadku. Mm-hmm. To nie jest żadna kontynuacja. Tam się przejawiają po prostu ci sami aktorzy w podobnym stylu. Jest budowa tekstów, które mam nadzieję, że się też po prostu spodobają, bo to są też teksty trudne. Z życia wzięte. No, to jest mierzenie się z legendą i to jest skazane gdzieś tam na porażkę. Ja się z tym liczę. Na ostrą krytykę, tak? Oczywiście. To jest taki element, którego można się spodziewać na 100%, że się pojawi. Pewnie. Więc to też odważne. Ale, no dobra, spotykasz Michała, tak? Mhm. Rozmawiacie sobie, ty mówisz, ja mam pomysł i jak zaczynasz? Bo rozumiem, że mówisz, mam pomysł, on mówi fajnie. On mówi tak, słuchaj, to weź opisz i pogadamy może z Olafem, zobaczymy, co on powie na to. No to ja wziąłem po prostu komputer, napisałem 3 strony, jak ja bym... Takiego konspektu. Mm-hmm. Olaf to przeczytał i jakby powielił dokładnie to, co powiedział Michał. No to napisz, no to możemy coś robić, pracować nad tym. Mm-hmm. No bo pomysł, ale to jeszcze nic nie mówi. To dobrze, no to siadłem i zacząłem pisać dalej. Dalej jakby do brzegu. Trzeba to zrobić. Mhm. I ile czasu to zajęło? Ojej, to jest tak, że niektóre rzeczy było łatwo zrobić, jakby ten pierwszy zarys tego scenariusza, który miał tam 150 czy 160 stron, nie pamiętam, dużo za dużo. Więc to później skracanie tego, przerabianie, odwracanie sytuacji, jakieś różnego rodzaju wskazówki, które były od nich. Ja to wszystko adaptowałem też. Tak. Więc to było dużo pracy. To może było bardziej rozciągnięte w czasie z tego względu, że to są jednak ludzie, którzy nie mają czasu spotykać się z tobą co drugi dzień. Ty też nie jesteś pisarzem, który ma czas, żeby siedzieć ja też nie, prawda, ja też przed oknem, rodzinę przy biurku i po prostu... I obowiązki muszę po prostu zapewniać też jakiś byt swoim bliskim, tak? Więc spotykaliśmy raz w tygodniu, co i tak jest bardzo częstym spotykaniem. Tak, jest na taki projekt dodatkowy, który jeszcze nie jest w żaden sposób, prawda... dopiero będziecie nad nim pracować, to i tak trzeba się zmobilizować. Bardzo to spiął Michał Milowicz, bardzo to spiął i to jest jego naprawdę ogromna zasługa w tym, że to powstało, bo musi być takie ogniwo spajające, prawda? On był wręcz takim menedżerem, takim tego, że tak, to tu się spotykamy wtedy i wtedy jest Olaf, jesteś ty, dawaj i piszemy dalej. Czyli chciał bardzo. Chciał bardzo, ja mu się nie dziwię, ja mu się absolutnie nie dziwię, bo to jest też wejście dla niego na zupełnie nowy level i też mierzenie się z legendą też się będzie mierzył z falą krytyki na 100%. Mhm, ze względu na rolę, którą odgrywa, ze względu na rolę, którą odgrywa. Pamiętajmy też, że wtedy, kiedy wchodziły tamte filmy, to my jako ludzie nie byliśmy tak opiniotwórczy. Bo tak, my sobie mogliśmy porozmawiać. Oczywiście. Natomiast nie było tak powszechnego dostępu do internetu. Nie było tych mediów społecznościowych, Facebooków, tego wszystkiego, co dzisiaj wychodzi film. Jasne. I nagle fala krytyki może się wylać od razu na ten film. Zwłaszcza jak on jest złożony... W godzinę. Tak, zwłaszcza jak on jest złożony jakby przyłożony kalką do czegoś, co już powstało i co ma niesamowitą renomę. Mhm. Ja myślę, że się ludzie będą śmiali na tym filmie. Mam nadzieję wielką, bo pisząc go, ja miałem taki zamysł w głowie, że ja bym chciał, żeby była jasność. To nie było na tej zasadzie, to my ci, albo a to ile mi zapłacicie? Mhm. Nie. To właśnie trzeba zrobić na zasadzie, ja nie wiem, czy to w ogóle nie pójdzie do szuflady. Dlatego mówię, że takie cotygodniowe spotkania, zaangażowanie takiej dużej ilości pracy, iluś tam osób na projekt, który tak naprawdę, nie wiadomo, będzie, dla nich nie będzie. To były cotygodniowe spotkania. Mhm, dla ciebie to było więcej pracy. A dla mnie to było cotygodniowe spotkanie,
uwagi, wnioski, przerobienie tego na papier, na kartkę, następne rozliczenie, prawda, z tego, co tam dalej powstało. Więc naprawdę w pewnym momencie to miałem przesyt też. Zresztą wszyscy chyba mieliśmy, ale no do brzegu, no i to się fantastycznie później okazało, że z taką plejadą gwiazd filmu w Polsce nie było bardzo, bardzo dawno. No dobra, to teraz powiedz nam, zaraz wrócimy jeszcze sobie tak do dyskusji, a teraz kto występuje w tym filmie? Wszyscy. Wszyscy. Wszyscy występują, którzy tam występują. Tylko figury brakuje. Brakuje. Teraz sobie pomyślałam. Tak, brakuje. No przede wszystkim oczywiście Michał Milowicz, Przemysław Sadowski, Sławomir, Olaf Lubaszenko. Mm-hmm. Sławomir zresztą bardzo w moim przekonaniu świetną rolę zagrał. Mm-hmm. Wszyscy go kojarzą z piosenek, tak, prawda? Tak, tak. Ty nie wiem, czy kojarzysz, bo znaczy, to jest ja takie tak disco polo. Słyszałam coś o jego postaci. Ale to są takie bardzo piosenki, które wpadają w ucho. A z kolei jest świetnym aktorem i zrobił fajną postać. Piotr Gąsowski, Iza Miko, Cezary Pazura. No naprawdę tam Bogdan Łazuka na przykład. No to już taka klasyka naprawdę. Tak. No oczywiście wiele osób, które no ja też z siłą rzeczy muszę pominąć, ale odwołuję się do tego, żebyście państwo weszli sobie, zaraz jak polubicie nasz kanał, jeżeli jeszcze go nie lubicie, to weszli sobie na kanał SkyMap i też polubili go, bo tam jest cała... To jest producent tego filmu. Aha, okej. Okay. I tam są naprawdę wszystkie zdjęcia z planu i tak dalej, to co się działo. Paweł nie pamięta aktorów i próbuję teraz się z tego wyłgać. Ja tak mam z aktorami i z nazwami ulic, niestety. A czyli naprawdę cię przyłapałam. Tak, trochę tak, no. Ale on naprawdę zna tych ludzi. Najważniejszych nie pominąłem tutaj absolutnie. Dobrze. No to w takim razie odeślemy naszych widzów i słuchaczy do SkyMap. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o jednym aktorze. O jakim? A, ja wiem o kim. Bo już rozmawialiśmy o tej postaci. Cherry on top, bym powiedział. Mm-hmm. Jest taki aktor, który się nazywa Piotr Nowak. Mm-hmm. Jak ja usłyszałem, że Piotr Nowak będzie grał postać, którą napisałem, która była takim moim największym dzieckiem tam w tym filmie. Mm-hmm. Jest postać kuzyna. Tak, to jest diamencik, prawda? Bo kuzyn to jest taki gość, który naprawdę... No nie nosi śladów inteligencji na sobie w ogóle. Pięknie powiedziałeś. Ale jest za to bardzo miły, sympatyczny bywa, taki kulturalny do ludzi, tylko no wyjątkowo po prostu jest głupi. I jak ja sobie go pisałem, ja sobie go też wyobrażałem, jak on, co by powiedział taki człowiek w takim i takim momencie. Mhm. I powiedziano mi, że Piotr Nowak będzie występował. Ja sobie zobaczyłem, jak ten Piotr Nowak wygląda, co on grał i tak dalej, i pomyślałem sobie, nie... No co wy gadacie? Nie pasuje. No, że to jest gość, który ewidentnie do tego nie pasuje, nie? Po czym... A rozumiem, że, przepraszam, tylko tak chciałam się dopytać, tylko aktorów miałeś proponowanych, tak? Do to nie, to nie mnie proponowano. Nie. To ja po prostu mam cały czas jakby tworząc ten film, jestem w bardzo bliskich kontaktach z Michałem i z Anią Siergiej, która jest producentką tego filmu razem z nim, więc różne rzeczy przechodzą po prostu... Przechodzą przez siebie po prostu. Na zasadzie zobacz, a to tak, prawda? Tak. To jest tak. Ja nie byłem tutaj osobą decyzyjną. Z ciekawostki. Tak. No i tak pomyślałem, nie ten gość, to zupełnie w ogóle inny. Nie widziałeś tej postaci. Nie widziałem tej postaci. Później zobaczyłem film. Poprosiłem właśnie Anię, mówię, słuchaj, daj mi numer do niego. Zadzwoniłem do niego, mówię, stary, no po prostu, jak ja to pisałem, ja sobie to wyobrażałem, że to będzie śmieszne, ale to, co ty zrobiłeś z tą postacią, no to jest naprawdę mistrzostwo świata. I pokochałem go, jest turbo zdolny, naprawdę. I teraz jestem jego ambasadorem na świecie. Tak, ja chciałam potwierdzić to, ponieważ tutaj spotykamy się w pracy i Paweł mówi, Piotr Nowak. Przepraszam. Ja Paweł, będę Nowak. To ja jestem. Paweł mówi, Piotr Nowak, zobacz, Piotr Nowak. No i jakby prawdopodobnie... Pozdrawiamy cię, tak, Piotrze. Ja również pozdrawiam, chociaż jeszcze nie znamy się. Prawdopodobnie też zaprosimy tutaj, prawda? Bardzo chętnie, tak. Piotra Nowaka. Nie tylko on, słuchajcie, naprawdę tam jest tak wiele fajnych postaci. Marek Siudym zagrał fajną postać. Olaf zagrał świetnie szefa mafii. A to takie same znane twarze, naprawdę bardzo dużo. Tak, dlatego tu wielka... Wiesz, że Iza Miko, która w sumie... Iza Miko również fajną postać. Gra za granicą, z dużym dystansem do siebie na przykład taką postać zagrała. Tytułowe futro. Co prawda nie ma jej dużo w całym filmie, ale jak już jest, to jest fajnie. Okej, fajnie. No to w ogóle dream come true, można powiedzieć. Dla trochę. Ciebie. Tak.
Tak, zdecydowanie. Słuchaj, no, dla chłopaka, który dorastał sobie na 5. piętrze w Skarżysku Kamiennej w Wieżowcu, oglądał te wszystkie filmy, patrzył na tych ludzi, gdzie ja bym pomyślał, że będzie tam do mnie na przykład Michał dzwonił na zasadzie, Pawełko, może byśmy coś napisali, czy będę pracował z Olafem Lubaszenko. Nie, to nie było jakoś tak, że jakieś znajomości, czy coś w tym stylu. To się wydarzyło po prostu z pasji pracy i... Z takiej otwartości na takie rzeczy, bo często ludzie się zamykają. Ja jakby chciałem, żeby też przekaz odrobinę tego podcastu był taki, że jesteś młodym człowiekiem, który ma jakieś tam marzenia i chciałby zrobić coś zupełnie inaczej, a wszyscy mu dookoła mówią, że skończysz szkołę, skończysz studia. Ja skończyłem studia akurat, ale mi się do niczego nie przydały. Natomiast dobrze, że je mam i fajnie. Jeżeli wam mówią, że to trzeba skończyć tak, tu trzeba iść do pracy, ubrać się w ten cały kierat i później żyć od poniedziałku do piątku smutkiem, w piątek euforia, później z powrotem smutek w niedzielę, no to wcale tak nie trzeba. Tylko warto być otwartym po prostu na to, co się dzieje wokół. Ogarnąć chaos trochę, tak? W sensie, wchodząc w retorykę naszej firmy. Tak, w questową retorykę. Dokładnie. Być otwartym na to, co się dzieje, co się zmienia. Czerpać z tego, bo naprawdę w momencie, kiedy ja bym był zamknięty na to, bym gdzieś pracował, no to bym musiał powiedzieć sorry, no ja nie dam rady, ja muszę iść w kierat, tak? Więc jeżeli macie jeszcze taką szansę, cytując może nawet klasyka, jeżeli nie macie żony, dziecka na utrzymaniu, domu i tak dalej, musicie sobie naprawdę odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Co chcę w życiu robić, a później zacząć to robić? I to się da. No, to są rzeczy, które w sumie się słyszy często, ale wydaje mi się, że Paweł jest... Pustym frazesem tak, bywają. Tak, że Paweł jest tutaj właśnie... Żywym przykładem. Tak, takim żywym, autentycznym przykładem, że to się wydarzyło, że po prostu sobie chłopak w Skarżysku siedział i oglądał, a tutaj nagle jest reżyserem i współpracownikiem ludzi, których kiedyś oglądał na ekranie. I da się, zrobił to właściwie wyłącznie własną pracą, czy życzliwością jakichś osób, które tam gdzieś... Raczej byciem otwartym, wiesz, byciem otwartym. Ale byłeś po prostu otwarty i chętny pewnie do nauki, tak, jak się spodziewam. Tak, bo open, ludzie też pomagają, to nie jest tak, prawda? Open and willing to learn. To jest też tak, że za tym wszystkim jednak musi pójść, za tym A musi pójść B. Tak. To znaczy, że jeżeli już coś chcesz zrobić, i mówisz o tym, że chcesz zrobić, to później to zrób. Tak, w sensie spróbuj przynajmniej, że to działanie musi pójść za tym. Tak, zdecydowanie. Więc to jest jakby clue tego wszystkiego. No ja jestem pod wrażeniem, bo naprawdę uważam, że... No. W końcu doszliśmy do tego, na czym powinniśmy się skupić. Tak jest. że kawał niesamowitej roboty Paweł wykonał, naprawdę nie mając pojęcia... A dzięki. Nie mając pojęcia o pisaniu. No bo ja nie wyobrażam sobie, żeby usiąść i napisać całą historię. Od języka polskiego, myślę, że by się przewróciła jakby w trakcie no na mojej edukacji, powiedzmy to, dowiedziała się, że ja będę pisał coś, to w ogóle Jezus Maria, myślę, że w to nie uwierzyła, tak. Że wiesz, że... Prędzej bym został matematykiem, a z matematyki miałem dwóje, więc... Więc gdzie to pisanie? Tak. To też tłumaczy, dlaczego nie liczyłem na zyski. I dlaczego to trwało aż tyle. Tak, tak. Czyli ile od samego początku, od poznania Michała, akcji charytatywnej do napisania? O Jezu, nie, to tak nie, nie można. Nie jesteś w stanie tego ująć. Jestem w stanie, oczywiście, bo to akcja z Michałem była w 2013 roku. Później było pisanie, później wyprodukowanie tego filmu, więc pisanie zajęło dłużej, no bo siłą rzeczy to nie było tak, że spotkanie Michała już od razu cios. Jasne. Tylko było spotkanie Michała, pogadanie sobie o tym, ja sobie coś napisałem, cisza i nagle gość dzwoni. Mówi, słuchaj, ja tam rozmawialiśmy kiedyś, o coś masz? Ja mówię, no mam. No ale wiesz, myślałem, że to taka gadka szmatka. Nie, ja bym to chętnie zobaczył. To dobra, to też mija czas, nie? Jasne. Czyli dość długo ten proces. Dość długo, ale jeżeli to jest taki dodatek i nie myślisz o tym jako chwyceniu się tego i zarabianiu na tym, i tak. Jakby w ogóle zarabianie na tym musi przyjść jako coś wtórnego.
W sensie tak, to tak, nie tak. może być idea, która ci przyświeca, bo jest wtedy... No tak, ale to rozumiem, że opierało się na jakiejś takiej dużej wierze w ten pomysł. Ja miałem duży fan. Bo wytrwać, wiesz, w takim projekcie, który tak naprawdę nie istnieje, tylko jakby dopiero się tworzy. Omawiasz go sobie tylko z jakimiś tam kolegami. Oczywiście to są tacy, a nie inni koledzy, więc to ma jakiś potencjał, ale tak naprawdę chodzi o to, że ludzie często porzucają takie rzeczy w trakcie, przez to, że proces jest żmudny, że jest zajmujący. I tu mówiłeś się o jakichś podstawa. Problemach, prawda? Jeżeli chodzi o to, że ty sobie coś piszesz, a trzeba to zmienić, bo są jakieś wymogi. To jest hit w ogóle, tak. No. To jest wyobrażam hit. Sobie, że jest, wiesz, że to jest po prostu żmudny proces. Biegniesz i zderzasz się ze ścianą w pewnym momencie. Mhm. Bo, i co to były za ściany? No, z jakimi trudnościami się spotkałeś? Pierwsze jest to, że piszesz coś takiego i musisz mieć z tego zabawę, fun. Po prostu inaczej tego nie napiszesz. No musi być zajawka. Bo jeżeli ja w ogóle... Od wielu lat współpracuję z taką firmą, która się nazywa Driving Academy. I to jest firma, która doskonali tam umiejętności techniczne kierowców. Tak. No i ja sobie z nimi tam współpracuję od dawna i jeżdżę na przeróżne... I w zasadzie to są takie szkolenia, ale one bywają tygodniowe, tam kilkudniowe. Jestem w towarzystwie kilku czy kilkunastu bardzo inteligentnych i sympatycznych kolegów, z którymi rozmawiam, spędzam wieczory, śmiejemy się. Na takich wyjazdach powstają przefajne teksty. Ja od razu nieraz mówię, tutaj kradnę to, bo to jest świetne. A tak, rzeczywiście, ty to robisz. Biorę pyk, zapisuję, bo to nie jest też tak, że... Jak mojego szemrzącego strumyczka. Są przeróżne i to trzeba w odpowiednim kontekście później użyć. Więc jeżeli... masz taką zajawkę, zbierasz takie rzeczy, bo to też nie jest tak, że chyba, że są tacy zdolni ludzie, którzy sobie to potrafią powymyślać, ale raczej to jest sytuacyjne. To jest trudne, że to trzeba wyczuć. I trzeba mieć sytuacji. Ten radar, prawda, który jest gdzieś tam wystawiony na tego typu fajne hasła, że zapisujesz to i później, jak już coś tworzysz, to nagle się okazuje, że ty, ale to jest śmieszne, to sam się z tego śmiejesz. Jak się z tego sam śmiejesz, to jest fajnie. Ja już trochę nie pamiętam, jak to jest, bo jak to już czytasz X to już nie razy, jest takie śmieszne. To uwierzcie mi, nic z tego scenariusza nie śmieszy. I teraz ja już mam taki wtedy dystans do tego ogromny. No bo słuchaj tego samego dowcipu. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, tak szczerze powiedziawszy. No wydaje mi się, że to jest tak już w pewnym momencie niezabawne dla ciebie, że nie wiem jak można, w sensie tym bardziej mój podziw rośnie, żeby utrzymać jakąś dynamikę w filmie i tak dalej, mieć to wyczucie dalej, pomimo tego, że przerabiasz to setki razy, tak? Później to już jest zmienianie. Te pierwsze momenty, kiedy cię to śmieszy, to musi, bo jeżeli nie śmieszy, no to pewnie nie jest śmieszne. Tak. Więc te pierwsze momenty, one były śmieszne, natomiast im więcej razy to zostało przerobione, no to tym bardziej to jest moim zdaniem jakby naturalne. Dla każdego z nas by było naturalne, tak mi się wydaje. Tak, oczywiście. No, więc praca taka, natomiast jak się później okazuje, że ktoś to robi, że ktoś na to wykłada duże pieniądze, że ktoś ryzykuje też swoim nazwiskiem, swoimi właśnie dobrami i tak dalej, no to też spada na ciebie pewnego rodzaju odpowiedzialność, którą gdzieś się czuje na zasadzie hej. Bo najpierw jest zajawka, fajnie, śmiesznie, a potem ktoś traktuje to poważnie, wkłada w to pieniądze i nagle czujesz, a jak nie wyjdzie coś. Bo wiecie, to jest, ja lubię porównywać ogólnie rzecz biorąc scenariusz do, to jest trochę tak jak z kucharzem. No bo masz przepis, tak? 4 cebule, 5 ziemniaków, schabowego i tak dalej. Robisz z tego danie. Teraz cały diabeł tkwi w szczegółach. Jak kucharz to zrobi. Więc ja jestem takim gościem, który pisze przepis w książce kucharskiej. Ja jestem takim gościem, który napisał instrukcję Lego. A później przychodzi ktoś, kto to Lego składa, ewentualnie kto tą zupę czy danie gotuje. Ja jestem tym gościem od tej książki. I podaję na talerzu w taki sposób. I później państwo to jecie. I to, czy to jest dobre, czy jest niedobre, zależy przede wszystkim od kucharza. Ha, jak się wyłgał z odpowiedzialności. Nie, no tak jest, no zobaczcie, tak znaczy, jest. Ja trochę żartuję, oczywiście, natomiast rozumiem, że też tak to jest, że ty możesz napisać, natomiast to, co się wydarzy odpowiedzialność, z tym, cała odpowiedzialność, przy reżyserii, grze aktorskiej i tak dalej, to jest w ogóle to inna historia. Jest zarówno odpowiedzialność po stronie reżysera, ale później spijanie śmietanki też jest po stronie reżysera. No tak, przede wszystkim. Bo teraz to może zapytam tak.
Chłopaki nie płaczą. Czyli to jest film? Ja nie pamiętam. To jest film Olafa Lubaszenko. On nakręcił ten film, był reżyserem tego filmu. Jest, tak? Poranek Kojota, dokładnie ta sama historia, nie? Ale nie wiem, kto jest scenarzystą. A prawda? Kto jest? Mikołaj Korzyński. W przypadku Chłopaki nie płaczą, prawda? I to pierwszy raz słyszę to nazwisko. No widzisz, ty pierwszy raz słyszysz to nazwisko, tak. a to jest gość, którego tekstami, bo to są jego teksty. No tak. Jego tekstami mówi połowa Polski. No tak, tak, tak. Weszło tak? Na stałe w język, w kulturę. Więc to jest ktoś, kto zrobił absolutnie kawał roboty i teraz mierzenie się z takim filmem, to od razu jest, no, z pozycji ciężko. Przegranego wychodzisz, no bo wiadomo, że tak może być. Natomiast nadzieja jest oczywiście taka, że ludzie zobaczą i powiedzą, kurczę, ale fajnie, że ktoś zrobił coś znowu w tym klimacie. Że są te teksty nowe, że jest ten klimat, do którego tęsknimy. Bo teraz, a propos ściany, ja się rozgadam strasznie dużo, nie? Nie, skąd? Dobra. A propos ściany, to jest tak, że piszesz sobie taki scenariusz tak. I on na przykład ma 150 stron. I myślę, dobra, ale mi się to fajnie układa w taką elegancką całość, jest super. No i nagle się okazuje, że proszę pana, ale to jest za długie. Jak za długie? Że to jest fajne wszystko. No tak, nie, no, to ale to ma trudne. być 100 stron, proszę to ściąć. 50 stron mam ściąć? Tak, 50. Że to się kupy nie będzie trzymało. No ale to trzeba tak zrobić. No i znowu praca z powrotem, tak? Później przychodzi ktoś inny, bo my byliśmy u wielu dystrybutorów i każdy mówi to samo, na przykład, a co tu jest tak mało kobiet? Że w dzisiejszych czasach to kobiety biorą mężczyzn do kina. No to musi być więcej kobiet, proszę mi zmienić tam na kobiety. Ale to się nie da zmienić na kobiety. No, w ustach kobiety ten żart będzie niesmaczny, niezręczny, albo czyli w ogóle, no, to jest typowo męski żart. Nie, nie, trzeba. No słuchajcie, to jest trend, który jest na całym świecie. No tak, tak, czyli rozumiem, że to już w ogóle u dystrybutorów, na poziomie dystrybutorów jest taki komunikat wprost, ostatecznie to chodzi o pieniądze. Ostatecznie to chodzi o pieniądze. To jest produkt, który ma się sprzedać w kinach, tak? Aha, czyli kobiety biorą mężczyzn do kina, one wybierają, robimy tak coś pod kobiety, tak? Kobiety. Mają siebie, i teraz pytanie, ja nie wiem, ja szczerze powiedziawszy tego nie rozumiem, bo czy faktycznie jest tak, że kobiety chcą oglądać kobiety? Teraz są takie firmy, na przykład, nie wiem, X-Men, Mroczna Phoenix, tak? No klapa totalna. No ale no, jest kobieta, która tam walczy. No jesteśmy przyzwyczajeni do tych superbohaterów męskich, no i do cudownych... Znaczy, bywają jakieś też superbohaterki. Oczywiście, no Men in Black też jest kobieta teraz, prawda? Też jakiś tam jakaś... No jest szereg przykładów i jak sobie poobserwujecie kino, to zwróćcie uwagę na to, że nieraz to jest robione wręcz z premedytacją, że to już nieważne, czy ten film będzie dobry czy zły, ważne, żeby był parytet zachowany na przykład, jakiś tam bliższy bądź dalszy. No, prawdopodobnie, wiesz, no, takie są nastroje, tak? Tak, są nastroje tak. Społeczne. I z tym ciężko dyskutować. Ma być półtorej godziny film? No, ma być półtorej godziny, nie może być dłuższy. Gdzie w przypadku amerykańskich produkcji, no, są znacznie dłuższe, prawda? Jakieś tam filmy Marvela, czy no, są nawet po 3 godziny niektóre. Czyli rozumiem, że masz swój scenariusz po prostu wypracowany, kosztowało ci to mnóstwo czasu i super wszystkiego. Czasu, super czasu, ale jednak bardzo dużo pracy, tak? Nie za raz którą raz. Nikt ci nie płacił. I przychodzi ktoś, jesteś zadowolony, przychodzisz tym, a potem ci mówią, no 50 stron mniej, tutaj zmień i tak dalej. To też musi być trudne. Demotywujące. No właśnie. Jest to demotywujące, zdecydowanie. No ale dalej masz tą wizję. Jeżeli już przeszedłeś naprawdę tyle, ze wchodzeniem na Everest chyba, jak już przeszedłeś tyle, na zasadzie włożyłeś tyle pracy, no tak. To teraz schodzić z tej góry, no to byłoby głupie. No to idziemy dalej. Bo już nie ma, już nie ma wyjścia. Tak daleko też, że to już muszę iść. Tak, to już nie ma wyjścia w pewnym momencie. Aha. No i robisz to dalej. Okej, okay, fajnie. A powiedz, widziałeś film już? Tak. I jak twoje wrażenia? I moje wrażenia były, w ogóle na początku, jak go oglądałem, to miałem takie wrażenie, jakby mi się wstecznie coś śniło. No bo zazwyczaj, jak ci się coś śni, no to wstajesz rano i sobie przypominasz, tak? A tu jest tak, że to wszystko, co napisałeś, nagle ci się materializuje dosłownie jak sen na ekranie. Że to są twoje teksty, ciekawe. Które masz w głowie, tak? Które gdzieś tam pamiętasz, jak tam się urodziły. Tak. I nagle widzisz to, i że sobie ja pierniczę. I nie oglądam tego wtedy merytorycznie. Tylko oglądasz to na zasadzie po prostu... Cieszysz się, że w ogóle, Boże, jak to się stało? Wyszło z mojej głowy i jest. Jakbyś pierwszy raz tęczę zobaczyła, wiesz, nie zastanawiasz się, z czego to się składa, tylko po prostu, ale fajnie. I takie miałem wrażenie. Później, jak sobie to odświeżałem, to...
miałem bardzo wiele uwag do siebie na przykład. I ja bardzo krytycznie patrzę na... Wszyscy twórcy, wydaje mi się, tak się zachowują. Nie wiem, nie mam jakiegoś takiego samouwielbienia. Mam bardzo dużą dozę pokory do tego, jak ludzie odbiorą film. I czy się będzie, po prostu dla nich rozrywką. Bo ja już nie patrzę na to w kategorii porównania. No bo ja się nie mogę porównywać z kim innym. Ja się mogę porównywać z sobą sprzed 2 czy 3 lat. To jest dla mnie zdrowe porównanie. Więc w kategorii tego, czy ludziom się będzie podobał ten film, to mam wielką nadzieję, że tak. Dla mnie był i jest śmieszny. Bardzo wiele dodali aktorzy do całego kolorytu tego, tego filmu. Niesamowita obsada. Ja miałem takie wrażenie trochę, jak go oglądałem, że on jest bardzo szybki. Że tam, tak, no bo jest skondensowany, tak jak mówiłem. Dużo więcej filmu musiało być upchnięte w dużo mniejsze ramy czasowe. I mam nadzieję, ale że... Ale zachowuje logiczne. Właśnie to jest tak, ja mam wrażenie, że nie wiem, czy to będzie im plus, czy minus, ale mam wrażenie, że jak ludzie go zobaczą pierwszy raz, a później drugi, trzeci, czwarty, to jest trochę tak, jak właśnie w przypadku tych filmów, ale które dokładnie znamy. Dokładnie tak to było, właśnie. To, że przy każdym kolejnym będą odkrywali, a to dlatego jest tak. Tak. Wiele razy miałem takie wrażenie. To jest fajne akurat bardzo. No tak, ale wyjdą z kina i mogą powiedzieć, kurczę, no ale o czym to dokładnie było, tak? Bo, dlaczego? Bo zaśmiewa się momenty, które wyjaśniają coś tam. Tak, jest moment, który na przykład jest, wszyscy się śmieją i później nie usłyszą czegoś tam, co jest dalej. I natomiast Olaf powiedział bardzo fajną rzecz. Mówi, słuchaj, no bo w zasadzie, jak się nad tym zastanowisz, to tutaj to nie jest clue. To nie jest najważniejsze w tym filmie. Tylko mają ludzie się śmiać. Jak się państwo zastanowicie nawet, to o czym jest Chłopaki nie płaczą? To o czym jest Poranek Kojota, dokładnie, prawda? To, i mamy takie, no widziałem to 100 razy, ale o czym to jest? No fajny film, o gangsterach. Tak. Ktoś no, tam kogoś, coś, ktoś. Dokładnie, to jest to o gangsterach. Tak. To jest taki właśnie film. I ta gangsterka, to jest taka gangsterka pozowana, siła niewielka, reszta udawana, nie? To jest na tej zasadzie po prostu. Okej. Nie, ja myślę, że to może być bardzo fajne, że właśnie, wiesz, ludzie sobie zobaczą, pośmieją się i potem przyjdzie jakaś okazja siedzenia w domu, podejdą do tego drugi raz, żeby i nagle spojrzą, że na przykład, wow, to jednak chodziło tu o to albo o tamto, tak? Przykład, i że tak będą mieli jakby szansę jeszcze głębiej odkrywać sobie sens czy znaczenie jakichś żartów z innej strony i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo fajne, bo rzeczywiście też pamiętam to swoje wrażenie z tych filmów, z tych komedii, o których ty mówisz, Poranku Kojota i tej serii. Misia się dlatego tyle razy ogląda. Tak, że tak naprawdę oglądasz i masz tak, o kurczę. I znowu się śmiejesz, więc to jest bardzo fajne, jak możesz tak się dokopywać do filmu. No, ja jestem fanem Misia w ogóle. Zresztą Futro z Misia to też jest tytuł, który gdzieś tam... Jest zainspirowany, tak? Znaczy Futro z Misia jest takim... Paweł jakby jako niby nieprowadzący, ale jednak tak trochę jednak prowadzi te pytania. A czyli skąd, Pawle, a skąd pomysł na tytuł? Z głowy. Z twojej? Z mojej. A z której części? Nie wiem. Samo przyszło, wylądowało gdzieś koło czoła i tak jak wyplułem to w pewnym momencie. Natomiast jak to było z tym tytułem? My szukaliśmy bardzo długo tytułu, bo tytuł w ogóle miał być inny. Tytuł miał być Starachowice. Starachowice. Staracho, jako... Jak Miami Vice, tylko Staracho i Starachowice dokładnie tak samo się pisze, prawda? I w ogóle miał być kręcony w Starachowicach. I miało być o 2 policjantach, tak? I to właśnie miało być Staracho Vice. Ja zresztą ukryłem słowo Staracho Vice w filmie. O kurczę. No, ciekawe, czy ktoś znajdzie. Ukryłeś? Tak, ukryłem. Dosłownie ukryłem. Ale teraz nie jest zadanie. Nawet nie wiem, czy... Musicie zrobić jakiś konkurs może na to. Może reżyserzy wiedzą o tym, ale nie jestem przekonany. Tak, jest ukryte. I w każdym razie taki miał być tytuł. I później, jak się okazało, że jednak nie w Starachowicach, no to trzeba szukać tytułu. A kręciliście głównie w Warszawie? Czy kręcone Zakopane, Tczew, Szczecin. Aha, i Warszawa, tak. Mhm. Warszawa wnętrze. W każdym razie dlaczego Futro z Misia? To jest taka trochę parafraza. Niedziel skóry na niedźwiedziu. To po pierwsze. Po drugie, misie to są również policjanci. Po trzecie, Futro to jest również jedna z bohaterek. Izamiko, tak. Wokół której też coś się tam wydarza. No i
Sam tytuł też nasuwa komediowy charakter tego filmu. No, z misiem się kojarzy, tak? Tak, gdzieś tam się z misiem kojarzy, więc też takie delikatne nawiązanie do mistrza, prawda, którego ja... Ukłon, rozumiem. Absolutnie, taki. Absolutnie, tak, tak. Więc to są takie moje małe takie smaczki, które ja gdzieś tam starałem się wtrącić. Porobiłeś. Tak. No, ale z tym ukryciem Sarah Weiss, to jestem bardzo ciekawa. Będę oglądać film szukając. O, jak znajdziesz, śledząc. To, o matko. To jest bardzo ukryte. Ciekawa jestem bardzo. Jest bardzo ukryte, ale jest wypowiedziane. Wypowiedziane? Tak. A, czyli może być jakoś jeszcze innymi słowami poprzecinane. Aha, jest aha. Tak, no. No ja lubię takie językowe zagadki. Super, no to... Będę się starała odnaleźć. To jak ktoś znajdzie, to ja jestem na Facebooku, to proszę do mnie napisać, to zapraszam na kolację. O, dobra. A powiedz, Paweł, bo jeszcze tak sobie myślę, już trochę wiemy, natomiast chciałam cię zapytać jeszcze w ogóle o pracę z aktorami. Czy ty dużo z nimi pracowałeś, czy właściwie poza Olafem i Michałem, z którymi rozumiem współtworzył, jakby oni odbijałeś od nich troszeczkę scenariusz, jak rozumiem, tak? Ale pytasz mnie, czy w ogóle jako w swojej zawodowej karierze, że tak powiem, Nie, pracowałem... przy tym filmie. Przy tym filmie? Miałeś, nie, absolutnie nie. Nie, po prostu absolutnie. Tutaj rzeczywiście trzymałeś się zawodu scenarzysty i tak, to roli nie może, scenarzysty. To nie może być tak, że na planie nie może być takiej sytuacji, że jest i tak tam na planie było bardzo wiele różnego rodzaju takich sprzeczności charakterologicznych. To znaczy, jeżeli, ja tu o tym mówiłem z Michałem Milowiczem, jak mieliśmy podcast, tak. Że jeżeli Michał jest reżyserem i producentem, to są dwie przeciwstawne role. Tak. Znaczy producent mówi, ma być taniej, reżyser mówi, ale ja chcę na bogato. Mhm. Jeżeli jesteś jednym i w jednym, to masz dysonans jakiś, tak. Można mieć problem. Jest dwóch reżyserów. Mhm. Jest Michał i jest Kacper, bo Michał też występuje. Ktoś musi też te sceny prowadzić. Głównym reżyserem jest Kacper właśnie. Czyli Michał miał trzy role w filmie, tak? Cztery. Czyli był producentem, aktorem, współreżyserem. Tak, i również jest wpisany jako współscenarzysta, ponieważ my pracowaliśmy nad tym scenariuszem razem. No, to jest tak, że oczywiście naprawdę. Będzie na ekranie jakby rozróżnienie, że jestem głównym scenarzystą tego filmu. Natomiast praca, którą ja jakby oddaję też co cesarskie cesarzowi, co boskie Bogu, prawda? Więc to jest tak, że to nie jest o, tutaj genialny Paweł nagle znikąd wziął sobie film i będzie pisał, tylko jednak mnóstwo wskazówek, mnóstwo różnego rodzaju doświadczenia, które wnieśli Olaf i Michał, bo to z nimi przede wszystkim pracowałem nad tym scenariuszem, to oni gdzieś też rzeźbili to. Ja, każde słowo pisałem ja, natomiast oni byli tym drogowskazem często. No tak. Więc tu ukłon absolutnie też w ich stronę. Poza tym znaleźć się w takim towarzystwie na jednej kartce. Okay. Dla mnie to jest czujesz się z tym absolutny w porządku. Zaszczyt, tak. A powiedz, jak od takiej strony w ogóle produkcji, właśnie pieniędzy, zdobywania pieniędzy. Rozumiem, że to produkcja się tym przede wszystkim to nie jest zajmowała. Pytanie do mnie, tak. Ja jak robiłem swój film, tego zrobiłem za darmo, więc to inaczej wyglądało. Czyli nie wiesz. Czyli nie wiem, ale jak to nie jest może film wysokich lotów, ale jeżeli ktoś ma pomysł na lepszy, to ma dokładnie tyle samo, co ja, żeby zrobić taki mówisz lepszy. Mówisz teraz o Skarlansie. Tak. W każdym razie, ale akurat jest zielony pasek na tym, na YouTubie, co mnie bardzo cieszyło, bo zazwyczaj jak coś jest takiego złego, to tam jest czerwony i dużo łapek w dół, a tutaj zielony pasek, więc myślę sobie, kurczę blade. To jak ja mogę zrobić coś takiego za darmo, to za pieniądze można zrobić dużo lepiej. Siłą rzeczy, ale nie dlatego, że pieniądze, tylko dlatego, że ludzie wtedy mają czas dla ciebie, bo się im za to kupujesz płaci. Czas, po prostu kupujesz czas, dokładnie tak. Profesjonalizm, cicho. Profesjonalizm ich kupujesz i to jest właśnie to. No tak, no tak. No ale tak czy siako zrobienie filmu bez budżetu to nie jest łatwa sprawa, więc fajnie. Zrobienie czegokolwiek bez budżetu. Tak, ja mówiłem tak. To, słuchaj, jeżeli uważasz, że to jest taka prosta sprawa, to sobie pomaluj łazienkę, zrób sobie łazienkę albo pomaluj sobie pokój tak. Bez budżetu. Po dokładnie. Prostu bez budżetu zrób cokolwiek. Kup farbę, znaczy kup, nabądź w jakikolwiek sposób farbę. Znajdź ją jakoś, znajdź tego gościa, który ci to zrobi. Tak. Oklej to taśmą, tak. Pomaluj, wyjdź, powiedz, kurde, pędzle, zrobiłem sobie super, nie załatw. Zapłaciłem za to nic. Skala, no tak. Skala trudności w filmie jest odrobinę wyższa. Ale zasada ta sama. Zasada ta sama, tak. Dobra, super. Ja myślę, że możemy kończyć. Rozmowa co prawda jest ciekawa. Ja dopiero zacząłem. I ja wiem.
Ja wiem. Myślę, że dobrze się czujesz w tej roli odwrotnej niż zazwyczaj. Cudownie. Tutaj w tym studiu, co? Cudownie, tak. Myślę, że mnóstwo wątków jeszcze można by poruszyć, ale też nie chcę tutaj widzów zanudzać, tak. Zarzucać. I tak, jak i ktoś przyciągać. Dotrwał do tej minuty podcastu, to bardzo dziękuję, jest mi przemiło, że ktoś Paweł postanowił. Jest bardzo kulturalny. Tak, bywam przynajmniej, ale potrafię nie być. No potrafisz. Ale z wyczuciem, wszystko jest z wyczuciem, tak. Zachowaniem pewnych granic, więc nikt nie narzeka. No ja ci bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Bardzo miło, fajnie, tak troszeczkę inny styl niż z reguły tutaj mamy rozmowy. Chciałam państwa zaprosić, sama jeszcze nie widziałam, ale filmu Futro z misia, ale wybieram się oczywiście, jak tylko się da. Da się, 25 grudnia. Da się, w kinach już niebawem, także prezent na święta. Drugi dzień świąt, mamy premierę, ale rozumiem, że premiera jest zamknięta. Czy premiera będzie 17. Aha, okej, okay, macie. A to już jest wejście w kina, do kin, 25. Tak. Okej. Okay. Także już dla państwa od 25 grudnia na ekranach kin. Bądźcie łaskawi. Jeśli choć trochę podobała wam się nasza rozmowa, dajcie łapkę w górę. A jeśli podobała wam się bardziej niż trochę, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie zaznaczcie dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych podcastów. Pozdrawiamy. Zespół Quest Talk.